Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Koła gospodyń wiejskich z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza. Ruszył program Autobusy dla mazowieckich szkół. Ponad 5,5 miliona złotych w ramach największego programu wsparcia pomoże w realizacji 4 inwestycji w powiatach łosickim i siedleckim. Koła gospodyń wiejskich pielęgnują lokalne tradycje, organizują i biorą udział w uroczystościach, są inicjatorami wielu wydarzeń i integrują mieszkańców. Na Mazowszu jest ich aż 1,5 tysiąca, a dzięki wsparciu samorządu Mazowsza mogą się jeszcze bardziej rozwijać. Zakup wyposażenia świetlic, nagłośnienia czy rowerów, organizacja kulturalnych imprez okolicznościowych, widowisk, warsztatów kulinarnych i krawieckich czy rajdów rowerowych. To tylko kilka z inwestycji, jakie zostaną zrealizowane dzięki środkom z programu Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich. Wszystkie organizacje, które działają na rzecz najczęściej lokalnych swoich społeczności, bo dziś o takich mówimy, to w dzisiejszych czasach pewnego rodzaju też ewenement, bo trzeba jasno powiedzieć, że nie wszystkim się chce, a ten ruch zarówno kół gospodyń wiejskich, jak i ochotników, strażaków czy lokalnych grup działania generuje nie dość, że dużo pomysłów, to dużo aktywności osób, które kreują rzeczywiście takie czasami życie kulturalne swoich miejscowości. Nadają temu ton i dlatego warto ich wspierać. Koła gospodyń wiejskich i inne zrzeszenia działające na mazowieckich wsiach pokazują, że naprawdę są godne wsparcia. Te koła naprawdę rozwijają się przepięknie, ale oprócz tego trzeba to sobie jasno powiedzieć. To są bardzo aktywni ludzie, które w swoich społecznościach są liderami. Jeżeli damy im trochę narzędzi do tego, żeby mogli właśnie swoje inicjatywy wspierać, to one sobie same poradzą i świetnie się pokazują. Koło gospodyń wiejskich Suliszka, działające w gminie Wierzbica, za 7 tysięcy złotych dofinansowania, zakupi witrynę chłodzącą oraz kuchenkę. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, zwłaszcza, że jeszcze nie tak dawno nie było takiego wsparcia dla kół gospodyń, a my jesteśmy młodym kołem, otworzyliśmy się w 2019 roku, dlatego musimy się rozwijać, nie możemy stać w miejscu, a te dodatkowe pieniążki to jest zastrzyk gotówki dla nas. W Węgrzynowie w gminie Płoniawy-Bramura z dofinansowania skorzystają aż 3 organizacje. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego, Koło Gospodyń Wiejskich Węgierki i tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna. Działają w jednym celu. Chcą utworzenia świetlicy wiejskiej w budynku remizy. Wszyscy działamy w jednym celu, aby stworzyć dobre warunki w remizie OSP, zrobić z remizy świetlicę wiejską, która będzie służyła mieszkańcom całej miejscowości Węgrzynowo i miejscowości sąsiednich. Tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5 400 000 zł. Samorząd województwa mazowieckiego uruchomił nowy program Autobusy dla mazowieckich szkół. Gminy mogą już ubiegać się o dotacje na zakup nowych autobusów do dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Nabór potrwa do 7 października. Od września naukę w mazowieckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczęło około 700 tysięcy uczniów. Nie każdy z nich ma szkoły blisko domu. Autobusy dla mazowieckich szkół to nowy program wsparcia samorządu województwa. Jego celem jest właśnie pomoc gminom z Mazowsza w realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży, w tym również z niepełnosprawnością, do szkół. Dzisiaj gminy mają olbrzymi problem ze zbilansowaniem swoich budżetów na przyszły rok. Często te autobusy czy busy, którymi dysponują, są w kiepskim stanie. No one muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa dla dzieci. Czasami jest też problem ze znalezieniem oferentów, którzy by zabezpieczyli ten dojazd. Według przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski ankiety mazowieckie gminy potrzebują nowych autobusów szkolnych. Blisko 100 gmin wyraziło chęć skorzystania z programu. Problemy, z jakimi się borykają, to wyeksploatowane pojazdy, wysokie i wciąż rosnące koszty dowozu, brak komunikacji zastępczej, skomplikowane procedury przetargowe przy wyłanianiu przewoźników czy rosnąca liczba dzieci. To jest doskonała okazja do tego, żeby po prostu unowocześniać i pomału, stopniowo wymieniać tabor. Z takiego wsparcia, z takiego dofinansowania warto skorzystać i z całą pewnością my jako gmina wniosek złożymy. W ramach programu samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje zakup autobusów w 70%, jednak kwotą nie wyższą niż 300 tysięcy złotych. Włodarze gminy nie ukrywają, że potrzeby w zakresie przewozu dzieci i młodzieży są duże, a wsparcie samorządu województwa mazowieckiego to realna pomoc w zakupie nowych pojazdów.
To jest dla nas bardzo pilna potrzeba, żebyśmy mieli przynajmniej jeden nowy autobus, bo te, które w tej chwili tutaj nawet możemy zobaczyć, to pojazdy już, powiedziałbym, wyeksploatowane. Najmłodsze pochodzą z 2008 roku, a jeździ też autobus, który ma prawie 20 lat. Także dla nas to bardzo dobry program. 6 autobusami realizujemy dowóz dzieci do szkoły i to jest takie nasze minimum, które gdybyśmy posiadali we własnych zasobach, to moglibyśmy bez firmy zewnętrznej sami realizować taką usługę, bo od 2019 roku do szkół dowozimy praktycznie wszystkie dzieci. Nabór wniosków rozpoczął się 15 września i potrwa do 7 października tego roku. Przebudowa dróg, remont szkoły, termomodernizacja ośrodków zdrowia i wymiana kopciuchów. Realizacja kolejnych inwestycji, tym razem w powiatach łosickim i siedleckim, będzie możliwa dzięki zaangażowaniu lokalnych władz i wsparciu samorządu Mazowsza. Pod koniec sierpnia podpisane zostały kolejne umowy w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. 5 600 000 zł pomoże w realizacji 4 inwestycji w powiatach łosickim i siedleckim. Jeżeli chodzi o tę termomodernizację, będziemy ocieplać 2 ośrodki zdrowia, ośrodek zdrowia w Mokobodach i w Niwiskach, z wymianą okien, z wymianą dachu, z ociepleniem. Samorząd Mazowsza dofinansowuje inwestycje kwotą 2 100 000 zł. Dotację otrzyma również zespół szkół nr 3 w Łosicach. 240 tysięcy złotych dla powiatu łosickiego, to jest wsparcie dedykowane na rzecz pracowni gastronomicznej i modernizacji korytarzy w zespole szkół nr 3. Bardzo ważne zadanie, dlatego że my inwestujemy w tej chwili w młodzież. Wiemy, że szkoły zawodowe, branżowe są bardzo ważne, tym większe gratulacje. Dyrektor Mariusz Stambulski ma plan, jak wykorzystać pieniądze od samorządu Mazowsza dla jego placówki oświatowej. Po raz kolejny będziemy korzystali z tego wsparcia, tym razem będzie to remont korytarzy szkolnych i pracowni gastronomicznej. I jedna i druga inwestycja będzie realizowana w ramach jednego zadania, pierwszy etap już na jesieni, drugi korytarze do końca wakacji przyszłego roku. Gmina Korczew otrzymała 2 miliony złotych na działania proekologiczne. Będziemy mogli realizować zadania związane z wymianą piecy, tak zwanych kopciuchów u naszych mieszkańców. Jest to niezbędne związane z tym, żeby dbać o naszą ekologię, żeby gmina Korczew zawsze była tą gminą, gdzie można oddychać świeżym powietrzem. Wsparcie na infrastrukturę drogową otrzymała gmina Sarnaki. Dostaliśmy 1 300 000 na przebudowę 2 dróg, jedną z Serpelic do Choroszek, drugą w Nowych Litewnikach, z czego bardzo się cieszę, bo po tych przebudowach zmieni się po prostu nawierzchnia na drogach, które nie były od 40 lat remontowane. Pieniądze przeznaczone na wsparcie inwestycji w powiatach siedleckim i łosickim pochodzą z największego realizowanego przez samorząd województwa programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Jako jedyna spośród gmin wiejskich powiatu płockiego prowadzi gminny żłobek. Mowa o Słupnie, które wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, zapewniło opiekę większej liczbie dzieci. W Nowym Gulczewie utworzono filię istniejącej od 2015 roku placówki. Nowe Gulczewo to miejscowość na obrzeżach Płocka. Przybywa tam młodych rodzin, stąd duże zapotrzebowanie na opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami. Nowe Gulczewo to największe sołectwo w gminie Słupno podmiejskie, 1500 mieszkańców, tak naprawdę bardzo mocno rozbudowujące się, młode rodziny, dlatego dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 830 tysięcy złotych udało nam się zrealizować drugi punkt w gminie wiejskiej, jeżeli chodzi o żłobek, za co bardzo dziękujemy. Żłobek w Nowym Gulczewie powstał w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Stępowej 1. Wszystkie wnętrza wyposażono w nowe meble i sprzęt AGD. Jest sala zabaw z sypialnią oraz łazienka dostosowana do potrzeb małych dzieci. Nowoczesna, kolorowa i bajkowa przestrzeń sprawia, że maluchy czują się tam dobrze. Do naszej placówki uczęszcza 20 maluszków. Są to dzieci w grupie mieszanej w wieku 8 miesięcy i 2 lata i 9 miesięcy. Żłobek posiada nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Jest też specjalnie ogrodzony płotkiem taras połączony z salą opieki. Zanim powstała filia w Nowym Gulczewie, maluszki korzystały ze żłobka w Słupnie. Teraz dzięki nowej placówce przyjętych może być jeszcze więcej dzieci. 1 września powstała nasza filia dla 20 dzieci w Nowym Gulczewie.
Na ten moment jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla dzieci mieszkających na terenie gminy Słupno. To jest 80 miejsc. W symbolicznym otwarciu żłobka w Nowym Gulczewie udział wziął wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk. Cała inwestycja kosztowała prawie 1 900 000 złotych. Oprócz żłobka w budynku znalazła się także wiejska świetlica. W Muzeum Wsi Radomskiej została otwarta nowa wystawa stała Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej. Można na niej zobaczyć nie tylko maszyny i narzędzia, jakimi na przestrzeni lat posługiwano się na polskiej wsi, ale też dowiedzieć się, jak wyglądało życie codzienne jej mieszkańców. Od drewnianych pługów i radeł przez mocarnie czy żniwiarki po ciągniki samodzielnie wykonywane przez rolników. Radomska Wystawa Rolnicza w Muzeum Wsi Radomskiej zachwyca klimatem, liczbą ciekawych eksponatów i starannie dobranymi informacjami na temat historii rolnictwa polskiego. Ma ona na celu pokazanie nie tylko maszyn czy narzędzi, jakimi na przestrzeni lat posługiwano się na polskiej wsi, to także sposób na pokazanie życia codziennego jej mieszkańców. Imponujące wrażenie. Myślę, że dla wymiarze edukacyjnym, wymiarze takim poznawczym, ale też i sentymentalnym dla wielu ludzi, zwłaszcza starszych osób, ale i tego młodszego pokolenia, no to będzie to znakomity sposób na zbliżenie tej ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy rolników. W wystawie towarzyszy ciekawa oprawa graficzna. Jest też część multimedialna, na której możemy poznać znaczenie terminów agrotechnicznych. Można tam też posłuchać opowieści rolników, czy przyjrzeć się z bliska ich pracy. Nie zabrakło też interaktywnego kącika dla najmłodszych miłośników rolnictwa. Eksponaty zgromadzone na ekspozycji pochodzą z bardzo różnych okresów. Od najprymitywniejszych po samoróbki, uniakty, tak zwane same. Od początku istnienia muzeum, czyli od 1976 roku. Natomiast jeśli chodzi o kolekcję maszyn rolniczych już tak programowo prowadzoną, to praktycznie od roku 2008. Część eksponatów można podziwiać na świeżym powietrzu, a ekspozycja zewnętrzna została urozmaicona muralem na ogrodzeniu. Jego autorem jest Arkadiusz Andrejkow. Samorząd Mazowsza na przygotowanie wystawy przeznaczył 340 tysięcy złotych. Będzie ona miała charakter stały. Jak widać, na Mazowszu nie brakuje ciekawych sposobów na spędzenie wolnego czasu, nawet w tej deszczowej porze roku. Do zobaczenia za tydzień.